Siemano, siemano. Z tej strony Agnieszka i... I Adrian. No. Siemandero, ja mówię. Witamy w pięknych okolicznościach przyrody, czyli mamy dzisiaj studio Kormoran. A? No. Prosto. Tak. Poziom. Dzisiejszy filmik, czego będzie dotyczył? Dotyczy wymian, jakie poczyniliśmy w tym rowerze. Tak, w tym relikcie przyszłości. Niby nic. Ale patrzcie. Tu się dzieje. Tu zostało wymienione. Kierownica. Karbonowa. Nowa. Dodatkowo. Manetki. Nowe, bo tamte już były takie stare, zdarte, z takimi brzydkimi rogami. Tu jest taka fajna guma. Na tej będzie lepiej widać. O, ergo. Dobrze się to trzyma. Fajnie się to trzyma. Odrobinę za daleko do hamulca. Tu hamulec. Ale na dwa palce wystarczy. Bo linki krótkie. No niestety. Jeszcze będzie trzeba linki kiedyś tam wymienić na dłuższe. Kierownicę zamówiliśmy na AliExpress. Kosztowała nas całe 20 euro. Szerokość 64 cm. Karbonowa. Oczywiście. Taki plastik. Ale przynajmniej pasuje do korony amortyzatora. Która też jest karbonowa? Tak. Jeszcze kiedyś Seed robił karbonowe te korony, teraz już nie robią. Robili specjalnie dla zawodników. Pominiemy. I do pierścieni pod mostek. Dziękuję. Tego mi słowa zabrakło. Też są błyszczące karbony, więc kierownica jak najbardziej pasuje do całego zestawu. Co jeszcze zostało właśnie wymienione oprócz tych dwóch rzeczy? A! Błotniczek z przodu. Tak, błotniki też doszły ładne. Tak, mamy też jeszcze na tył, ale no niestety nie założyliśmy, no bo na razie nie był potrzebny, bo tym rowerem nie jeździłam. Ze względu na to, że przygotowywałam go na sezon zimowy. Myślę, że już będzie prawie przygotowany na sezon zimowy. Oprócz tego doszła nam jeszcze nóżka. Jak mieć rower bez nóżki? No trochę słabo, żeby go tak wszędzie rzucać, żeby się obijał. No właśnie. Nóżka kosztowała ile? 7 euro, coś takiego. Też na AliExpress, tak. Prawda? Tak, nóżkę myśmy zamówili na AliExpress, natomiast błotniki na... Na jakimś holenderskim sklepie. Komplet był... 14 euro. Coś koło tego, 14-11. No. No i rower się ładnie prezentuje. Tak. Ładnie. Jedyne co jeszcze będę chciała wymienić, to niestety siodło. Bo mu się... Odkleiło mu się troszkę, niestety. Używa się, to się odkleja. Tak, używa się, odkleja. To jest coś brudne. Jest łańcuch, wiadomo. No jest trochę brudny, więc trzeba też go pojechać umyć. Ale oprócz tego, no wszystko działa perfekcyjnie. No przyczepiłabym się, ale nie ma do czego. Teraz to wygląda obłędnie, a nie z tymi ciężkimi. Ta kierownica rogami. Jest oczywiście enduro, bo jest tutaj lekko podniesiona, nie jest płaska, bo tutaj jest stara kierownica, możesz pokazać. Która stara... była 60 bodajże. Stara kierownica wygląda tak. OBR-u. Taka. Proszę. Nic specjalnego. Prosta praktycznie. Tak, prosta, ale tak po prostu zajechana. No i te manetki były widać. Zjechane, te gumy. Tak, też. Gumy były zjechane, bo to już no dramat, powiem wam, że mi zostawała ta guma na rękach. No teraz po prostu no nie fajnie, nie smacznie było. No a teraz jest piękna kierownica, to już jest nasza, tak jak mówiłem, trzecia kierownica. Tak, tej samej firmy, w tym samym kształcie, czyli Enduro. Tak. I bardzo polecamy, bo mieliśmy w Vantulu tą kierownicę, mieliśmy w Endorfinie i teraz mamy tutaj w Specu. Także bardzo polecamy tą kierownicę i ona jest jak najbardziej... Bardzo fajnie wcześniej wytrzymała. Wcześniej się oczywiście nazywała Richey. Tak. To było Richey, ale teraz jest Rotundo, tak jak mówiłem na wcześniejszym filmiku, widocznie już nie mogą tej nazwy używać albo coś takiego. Tak, bo myśmy mieli dokładnie tą samą, myśmy na AliExpress zamówili właśnie z, tak jak Adrian powiedział, z napisem Richey. Wyglądała tak samo, takie samo malowanie, tylko był inny napis oczywiście. Był inny. No także kierownica co, zamontowana bez problemu. Najmniejszego, wszystko wyszło imbusy, jak masło. Dwa imbusy tylko różne trzeba było użyć i tyle. No trzy, bo jeszcze do manetek tutaj był inny malutki imbus, czyli w zasadzie był... zestaw imbusów. Tak. I nic więcej wam nie trzeba. Zrobiło się więcej miejsca, bo jest na sterownik do lampki, jest na dzwonek, jest na licznik, także no wygląda to genialnie, należy. Pięknie pasuje, teraz tylko trzeba rower pilnować. Pilnować jak oka w głowie, zamykać na dwie blokady, będzie dobrze. I najważniejsza, fajna faza z tą nóżką, no. Także
Także jest nóżka, to jest naprawdę sztos. Czerwona, pasuje nawet. O, dziękuję. Się zgina. Złożona, rozłożona. Pyk. Wszystko akurat tutaj pasuje kolorystycznie, dlatego... No to jest zajebiście. Tak. Jak nie kochać. Tak, także ile to nam zajęło? Z jakieś 40 minut wymiana, tak, a tyle radości. I co, lepiej teraz stabilniej. Rower się też lżejszy zrobił, nie? O wiele... Przy kierownicy tak. Czuć, że mniejszy opór stawia. Tak, nie dość, że zrobił się lżejszy. O, pokaż przyjaciela, przyszedł. Cześć. Brudny cały. Wymoczony. Tak. Z piłką w zębach. No, także rower się zrobił naprawdę teraz poręczniejszy, zwrotniejszy, o dziwo. Myślałem, że to niemożliwe przy szerszej kierownicy. Według mnie to jest ten układ po prostu enduro, że inny środek ciężkości, inaczej to się rozkłada. Też może być inny układ, oczywiście kierownicy, ale też mi się wydaje, że dużą winę za ciężar z przodu odpowiadały rogi. Hmm. Bo one były metalowe. Kto to widział w ogóle metalowe rogi? Aluminiowe generalnie. Nie wiem, ale strasznie ciężkie były. No tak. Także rogi znaczy? Były niebieskie, za dużo to było niebieskiego już. No, kierownica niebieska, manetki niebieskie, rogi były niebieskie, cały kabel rower niebieski. Kabel niebieski. No, kabel jest fajnym akcentem, jest ale mówię, już było za dużo tego niebieskiego. Teraz trzeba trochę dodać czarnego. Tak, tak, ale teraz to fajnie naprawdę wygląda i no ja jestem pod wrażeniem, bo no ile to wyszło? 20 euro za kierownicę plus tam manetki ile kosztowały? 8 euro jakieś? Tak, coś takiego. Nóżka kosztowała też około 8 euro, to jest 16, to jest około 40 euro. W tyle rzeczy. W tyle rzeczy, a jest po prostu zmiana genialna. Od razu rower wygląda młodziej. No, lepiej. Wygląda na taki co, szybko jedzie. Tak, tak, także no jest już przygotowany, przystosowany, hamulce też wszystko pięknie, te magury działają. Także ładnie to wszystko chodzi. Jak należy. Dzisiaj się wywróciłaś. Bo tam z butami coś nie pykło, z pinkami, tak. Ale to albo wina jest pedałów, bo są faktycznie popsikałem i coś się słabo wypinają. Znaczy ja wam powiem tak, że ogólnie kupiłam buty speca właśnie specjalnie MTB pod rower. Tak, to mówiłem na samym filmiku tutaj... właśnie za 20 euro tak. Ze wpinkami, praktycznie nowe kosztowały 100 euro. Nowe, tak, nie? Nowe kosztowały bez 100 wpinek. Euro, bez wpinek. Bez wpinek. I dzisiaj właśnie chciałam je przetestować, no bo wiedziałam, że będziemy części do roweru montować, no mówię, a wezmę, zobaczę jak to jest. No jednym butem się wpięłam. No tak. Wpięłam się bez problemu. Gorzej z wypięciem. Nie wypięłam się. Znaczy wypięłaś się tylko w odwrotną stronę, nie tutaj właśnie na zewnątrz pięte, tylko do wewnątrz. Do środka, i... dlatego się zastanawiam, czy te buty mają tak wypinać, ale raczej nie. Nie, buty może... nie, a ja obstawiam, że albo faktycznie coś jest z pedałami, coś się zastały, albo te spedeki albo... są tam zużyte. Albo w ogóle są jakoś na odwrót zamontowane, że to nie można. Nie, no możliwe. Nie wiem, trzeba będzie zobaczyć w domu, bo też mamy jeszcze jedne spedeki, żeby Garym, zobaczyć jak się wpięły. Na Garym, Fischerze. To może zobaczymy obrażenia, jakie Agnieszka poniosła. No nie, no co tam będzie widać? No wywróciła się na bok, poleciała na łokieć. Po łokciu tam... widać, mam gulę na łokciu. Widzę sezon niestety na jakieś takie głupie wypadki, tak. Na felsy, na Wosted, dobrze, nie Wosted, bo no ale byłoby zobaczcie, słabo. Pięknie to wygląda, ta kierownica, pięknie. To jest po 2 cm więcej jak stara na tak. Stronę, a wygląda rower naprawdę kozacko, nie chcemy żadnej 780 nie chcemy za długich, kierownicy, bo... nie chcemy takiej, co ma 80 cm, bo to między drzewami nie polatacie. Bo ja już wiem z własnego doświadczenia, że się nie poleci koło drzewa, bo drzewo lubi przyciągać kierownicę. Drzewo zawsze szerokie. Wygra. Drzewo zawsze tak. Wygra. Pamiętam, jak mnie w zeszłym roku odbiło od drzewa i kostkę zwichnęłam, no. Że nie polecam za szerokich kierownic, jeżeli macie wąskie trasy. Może być też amatorska jazda moja, więc też nie zaprzeczę, że tu coś ma do rzeczy. Mhm. Oj tam, ale mówię, fajnie to wygląda, naprawdę piękne. Te gripy są... Nic nie jest tutaj przesadzone, nic nie jest nie. Za dużo. I naprawdę rower zyskał, punktu. Słuchajcie, na takiej lekkości właśnie tutaj skrętu, że jeszcze naprawdę brakuje mostka karbonowego, szczycy pod karbon tutaj i ja uważam, że to będzie już zwieńczenie tego roweru. Tak, bo mamy Thompsona. Fajna, ona też jest taka fajna, wygięta. W ogóle takie rowki tutaj. Aluminiowa oczywiście jest. No, też bardzo fajna, uchwyt pod lampkę. Tu jest też ten mostek fajny, ale mówię, żeby był cały komplet w karbonie to umieścić i to będzie po prostu genialnie. Tak, to będzie mega. Także rower wygląda kozacko. Też, proszę, magórki działają. Wszystko działa. Naciśnij tylny hamulec. Nie, tylny hamulec? Tutaj no. Będzie ładnie widać, jak klocek chodzi. Pyk. Tak ładnie magórki chodzą. Tak jest. Hydrauliczne magórki. Wszystko jest naprawdę cacy. Tylko, że brudne. No. No i była taka szybka wymiana. Myślę, że jutro zrobimy właśnie filmik o tym tamtejszym treku. Elektrycznym i jutro weźmiemy kogę na pewno.
O. Weźmiemy te dwa rowery i jutro będzie porównanie, bo taki chciałem też zrobić filmik. Mhm. Właśnie między tym a tym i zobaczymy, może Trek będzie w poniedziałek sprzedany. Tak, tam jakaś pani ma zobaczyć i tyle. No, a na razie to piękne jeziorko, pokaż, dzisiaj jest który? 25 wrzesień 2021 rok, jesteśmy na kormoranach. Pogoda jest jaka? Jest 21 stopni, nie ma zero wiatru. Jakby ktoś nie dowierzał. Pokażę temperaturę? Oczywiście, że pokażę. 21,6 nawet. Tak. No. Jest tyle tu prawie mam. 22 stopnie we wrześniu, prawie październik. Jest piękna pogoda, lekka gdzieś mgła była, nie ma w ogóle wiatru. Absolutnie nie ma. Jest tak ciepło, że ja bym sobie myślał, że chciałbym normalnie na jakimś leżaczku poleżeć i zarzucić wędkę. Faktycznie mieć w dupie grilla, rozpalić. Albo tam pizzę z Dominosa zamówić, żeby się nie pierdzielić z tym wszystkim. No, ale fajnie, cicho, spokojnie. Tak, jest pięknie. Nawet ludzi tutaj nie ma za dużo, także jest fantastycznie. Jest godzina koło pierwszej, jest koło 13. O, tak, zgadza się? Za 10.13. Nie widać. A widać. No, za 10.13, także jest naprawdę świetne miejsce. Jutro też ma być pogoda piękna. Więc i może jutro się uda kupić taki kombi, magnetron, taki grill. Zobaczymy, czy to jest coś warte. Może zrobimy jakiegoś też testa fajnie. O, bo właśnie nie ma czegoś takiego. Szukaliśmy na internecie i nie ma o tym testu, tylko producenta. Tak, tak. Ale my moglibyśmy też toster potestować, pokazać. Kurde, no, to jest też ciekawa sprawa. No jest. No, także jest jakiś pomysł. Zobaczymy. Ale na razie, no zobaczcie, chodź tu Agniesia, skadruj go pięknie. Niżej. Ja cię tutaj trzymam. O, dobra, starczy. A. Proszę. Tak się prezentuje piękny spec Epic FSR. 26 cali kółeczka. Rozmiar, ja bym powiedział SM. Tak. SM. Na fullu, na Foxie, na Seedzie. Piękny rower. Jak na razie żadnych problemów. Na Mavicach. Nie, nic nie było. Jest wspaniały, to była okazja życia naprawdę i jeżeli macie takie okazje, oczywiście jest pozdzierany, no zdarza się, był używany, no tego nikt nie kryje, ale jeżeli macie takie okazje życia kupić nawet za te 200 euro, 300 euro, to kupcie. Ale wiecie, że ten rower nie jest zajechany, że facet dbał, bo tu były i linki powymieniane, on był po jakimś tam serwisie i klocki były do magur dodane, i opona, i dętka od faceta, także wiecie, że ktoś o to dbał, używał, i dbał. ale dbał. No i oczywiście cała grupa Deore. XT. XT. Nie Deore, kochana, tylko XT. To jest Deore XT. No, no ja także, wiem, że z tyłu mam XT. Także pedały, korba XT, tylna przerzutka, manetki, wszystko jest XT i magury oczywiście do tego, które ani wycieków nie mają. Nic. Dużo absolutnie. Ludzi mówi, że ma problemy z tymi magurami, że jakieś nieszczelności w układzie. No tutaj nie ma żadnego problemu. To nie jest... zauważyłam, jeżdżę, obserwuję póki co. No i przerzutki, które są z tyłu, tutaj są odwrócone. Czyli działają odwrotnie niż normalna przerzutka, czyli tą największą manetką to się przerzutkę zrzuca, a tą malutką się podnosi, czyli jest tutaj układ w drugą stronę. Zapomniałem, jak to się nazywa, to nawet Shybike mówił, jak to się nazywa. Nie wiem, ale to jest genialne rozwiązanie i co się przesiadam na inny rower po specu, to nie jestem w stanie... ogarnąć tematu. Tak, na gazele, nie? Na przykład, tak, bo tam tak, jest odwrotnie. Tak. Znaczy normalnie tam jest w sensie. Tak, tam jest normalnie, a tutaj jest do zapierdzielania. No, także rower jest piękny, pięknie podeszła kierownica, chyba się cieszył, chyba chciał. Jeszcze myśmy zapomnieli, przecież opony jeszcze wymieniliśmy w nim z przodu. No tak, ta opona to było tak. Właśnie, że ten Rocket Ronic nowiutki kupiony, ładny. Tak, wszedł bardzo ładnie do specy. Tak, można pokazać tutaj bieżniczek, to jeszcze nowiutka opona. Tak, zaledwie parę kilometrów my przejechane. Tak, bardzo fajny bieżnik na Adixie. Tak. Także bardzo fajnie ona wygląda, nie bardzo widać. Fajnie weszła i... Rocketron. I to jest bardzo dobra opona według mnie. Nie mieliśmy nigdy Rocketrona. Nie. Mieliśmy Taftoma. Tak. Mamy Dirty Dan. Mieliśmy z tyłu. Tak, ale Hans Dampfa. Mieliśmy oczywiście tak, Hans Dampfa, mieliśmy Hurricane. Blackjacka. Tak, mieliśmy Hurricane. Blackjacka oczywiście. Gleba. Tak, mieliśmy wiele opon, ale nie mieliśmy właśnie nie, Rocket. Mieliśmy nie. Racing Ralpha oczywiście. Tak. Nie mieliśmy Racing Raya, ale mieliśmy Racing Ralpha, ale nie mieliśmy Rocketrona. Bardzo fajna opona. Jak fajna. Na razie. 26x2.1. Ładna. Tak jest. Switaśna. Weszła jak w masę. No i tyle. Dopijamy sobie zaraz ten napój bogów, ambrozję, jak to mówią. Tak. I co? Jedziemy po jakieś zakupy do domu. I jeszcze czekamy na pedały, na platformy. Tak. I na owijkę do kolarki. Piękna owijka. To też wleci. Kolarka ma nowy łańcuch. Ma.
Ale już jutro tego nie zrobimy, musimy te dwa rowery wziąć, ale może ci się uda rano pojechać, zobaczymy. Zobaczymy, żebym przetestowała łańcuch, mamy KMC łańcuch, tak, do kolarki, taki wytrzymały. Dużo się Adrian namordował, żeby po prostu go założyć. Tak właśnie, nagrałem, rzuciłem ostatnio filmik wczoraj o tym łańcuchu, jak tam godzinę poszło, jak o tym skuwaczu, który był dziadowski. No, i o tym za 5 euro, żeby nie kupować czegoś takiego, bo szkoda kasy. Nie kupujcie tego. I tak samo jak wrzuciłem film, powiedziałem o tym, że ten łańcuch też fabrycznie miał jedno ogniwo za bardzo ściśnięte. Tak. I tam się na kółkach nie układało, także musiałem to poluzować, także dobry łańcuch do górala, ale jakość już nie jest ta, co kiedyś w KMC. No tak mówili, że KMC to takie zajebiste łańcuchy są. Jak się trafi? No, możliwe, że się trafiło, nie? Akurat. Możliwe. Nie przesądzamy. Ale trzeba przetestować też, czy to dobrze jedzie, czy się nie. Daj Boże, gdzieś po drodze nie zerwie. Nie, no na pewno nie. Mam taką nadzieję. No także rower wygląda pięknie. Ta kierownica, ach. Ślicznie. I tak powolutku, słuchajcie. Ile masz ten rower? Rok czasu ponad, czy ile? Nawet nie. Nawet roku nie ma, bo w listopadzie dopiero rok minie. W listopadzie był, jak tutaj mieszkaliśmy już tam na nowej chacie? Tak? To wtedy pojechaliśmy po niego, czy jeszcze? A nie, jeszcze wcześniej. Na poprzedniej chacie myśmy pojechali. No. No właśnie, to 2 lata będzie. No, 2 lata. No to będzie 2 lata. O kurczę. No i widzicie, 2 lata i nie wymagał za dużych naprawdę inwestycji, a to, co tu sobie człowiek wymyślił, kierownica, jakieś opony inne, to jest nasza fanaberia, ale to nie, że ten rower wymagał tego, tak jak kupiliśmy go od poprzedniego sprzedającego, bo on naprawdę był sprawny, wszystko w nim było działające. Tak, absolutnie on wszystko. On nie był na żadnym serwisie, no raz był na pompowaniu czy 2 amorów, po czym jeden serwis stwierdził, że amor nie działa, zawór, bo nie potrafi napompować. Tak, że mam zepsuty zawór i dlatego on mi nie jest w stanie napompować. Tak, dlatego kupiliśmy pompkę. Bo w końcu nie będziemy się interesować tym, co inni mówią, czy się da, czy się nie da, samemu trzeba sprawdzić. Tak, samemu się przekonać, samemu robić. Pięknie to wygląda, ładne są te gripy, ale w ogóle są fajne, chwytne, w ogóle nie ma takiego poślizgu, nie? Oczywiście zakręcane. Oczywiście skręcane są, na takich nam zależało, bo nie chcemy się siłować i nakładać żadnej gumy na płyn do naczyń. No się z tym. No, także rower wygląda fantastycznie. Ten błotnik jest genialny, jak będą jakieś deszcze czy coś. Ja jestem już zabezpieczona, nie będziemy nic chlapać. Słuchajcie, ja nie byłem jakimś tam fanem, możemy sobie siąść, chodź, się wiem, Agniesia, tam skadruj. Słuchaj, ja nie byłem jakimś fanem, powiem wam, tych speców, tych firm, tego wszystkiego. To Agnieszka się zawsze gdzieś tam na tego speca jarała. Ja to nawet nie wiedziałem, że taka firma istnieje. Powiem wam szczerze, bo się za bardzo nie interesowałem. Nigdy nie miałem jakichś takich firmowych rowerów. No chyba najbardziej firmowym rowerem, który miałem, to był Giant. Jak dla mnie. No to była dla mnie taka chyba najbardziej znana firma rowerów. No gdzieś tam słyszałem, że jakiś spec jest, że jakiś tam jakiś kanion, jakiś tam Santa coś tam, ale Santa Claus, nie? To chodzi o Mikołaja, wiadomo, ale nie byłem podjarany, bo zawsze myślałem jakaś metka, sredka i te sprawy, nie? Czy to jest w ogóle warte tych pieniędzy? Słuchajcie, jedne są warte pieniędzy, drugie nie są warte pieniędzy. Widzieliśmy wczoraj kolarkę, która kosztowała 11 tysięcy euro. Tak. 11 tysięcy prawie euro, kurwa, 50 tysięcy złotych prawie. To jest w ogóle, to jest nowy samochód, nie? To jest nowy samochód z salonu. To było Bianchi, tak. No karbonowe, wiadomo. Całe w karboniku. Z kierownicą aero na sramie. Tak. Elektrycznym chyba. Tak, chyba tak. Powiem na tym, tak, coś tam był, ten red, tam był tak, sram na red, tak, na redzie tak. Było. I powiem wam szczerze, no piękny rower, leciutki, jak ta grzechotka z tyłu się... O! Osa. Won. No tu. No widzę. O ty. No. Weź odgoń tą mędę, bo jeszcze tutaj Po co ona nam tutaj? Zima idzie, a jeszcze osa lata. No to powiem wam szczerze, że ta grzechotka jak się tam włączyła w tym tylnym kole, tam na tarczach było oczywiście, wiadomo, jak się ta grzechotka włączyła, to myślałem, że mi krew z bębenków pójdzie. Taki był głośny ten, no. Ale 11 tysięcy euro, no... Trochę za kierownica dużo. Była niewygodna, była aero, tylko 2 chwyty z góry i z boku można zrobić. Więc ja wolę zwykłego baranka, czyli zwykłą tą... Normalną, nie, okrągłą. Tak, okrągłą, grubszą po prostu, nie fajna owijka, żeby było wygodnie. Ale powiem wam szczerze, 11 tysięcy, no kurwa, nie wiem jakby mi ktoś dał nawet ten rower, czy by mnie jarał. Bo ja nie uważam, że on był wart 11 tysięcy euro, ale... No, możemy się nie znać. Ja bym po prostu tyle nie dała, bo uważam, że to jest za dużo i później na każdą ryskę to bym po prostu płakała. Ja mam 3 spece bym tam kupił za 11 tysięcy euro. Jakbym powiedział, mam 11 tysięcy euro, bym powiedział góral elektryczny za piątkę, coś tam za piątkę, bym powiedział, panie, zrób pan za promocję. Nie, panie, zrób pan promocję po 3,5 tysiąca mi policz, bo były 3 rowery. No, poszliby na to. Bez problemu. To nawet dwa porządne spece bym kurwa kupił. Górala na fullu elektrycznego i kupiłbym miejski rower speca.
na błotnikach elektrycznych. Tak, bo za, za 11 tysięcy kupiłbym dwa rowery. Jeszcze bym kurwa dostał gratisy, pewnie serwis. Tak, bo akurat jak w tym sklepie rowerowym byliśmy, to stary sklep przenieśli właśnie w inne miejsce. Mhm. I chcieliśmy teraz zobaczyć, jak ten sklep wygląda. No bo oni się w większości specjalizują w specach, właśnie w Bianki, w Izakach. Mhm. No i teraz im jeszcze doszły stromery. No ale tak. Te stromery to są takie wielkie bydlaki, jeny. Taka opona była w tym stromerze, grubo, no, jak w motorze, tak, jak w skuterze. Tak, kurde. Tak. O, łabędzie. Zoom na łabędzie. Młode łabędzie. Sorry, że taka wrzutka, ale płyną młode łabądki. Jeszcze jeden brązowy. O, dobra. Ale ładne. Wszystkie młode. Jeszcze czerwonych dziobów nie mają. Faktycznie. Swan. Swan. Dobra, cofamy. No. No. Więc wracając do meritum bo sprawy. Bo mam minutę do odcięcia filmiku. No to właśnie widzieliśmy elektrycznego speca, górala na tarczach, na ale tak, na fullu. 5,5 tysiąca euro. No. Tam z groszem. Mówiłem, że ponad dwa rowery plus akcesoria tak. byśmy kupili za 11 tysięcy tam. I powiem wam, że tak jak Adrian właśnie mniej więcej wiedział, jak go się uruchamia, jak właśnie pokazał, to aż zaczął się rower sam zrywać. Z uchwytu. Tak, z uchwytu. Zaczął jechać, kurwa. To szok. Naprawdę sam się zrywał, więc to jest mega, ale chcielibyśmy właśnie tam film też nakręcić, zobaczyć co, jak, ale jak nam pozwolą, to nakręcimy i zobaczycie te rowery i będzie zajebiście. Tylko się ładnie zapytamy. A tymczasem do następnego filmiku, bo nam się tutaj kończy czas. Nara. Bye. Gdzie też? Tutaj. Mówi. Mówi.